Elo, siemano, to znowu ja, Matigot 007, a to kolejny odcinek. Co byś wolał? W dzisiejszym odcinku, co byś wolał? Zrobimy sobie kolejne kilka trudnych pytań z serii, co byś wolał? Ale tym razem będą to pytania z serii, co byś wolał o Harrym Potterze. A więc wy poczekajcie i zapraszam was do oglądania tego odcinka. A teraz przedstawiam wam 12 pytań z serii Co wolisz o Harrym Potterze? Uwaga, możemy zaczynać. Co byś wolał? Być animagiem i zmienić się w najmniej odpowiednim momencie? Być wilkołakiem. Kurde. Nie, ogólnie to dla mnie kozackie są wilkołaki, chociaż w Harrym Potterze to wilkołaki były złe. Ale nie zawsze tak, kurde, jest. Dobra, wezmę wilkołaka. Ani magii, naprawdę. Dobra. Co byś wolał? By dyrektorem Hogwartu była Umbridge, by dyrektorem Hogwartu był Filch. No kurde! Jakie pytanie. Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. No nie wierzę. Wiecie, że chyba wolałbym Filch? Filcha bym wolał, ponieważ Umbridge torturowała ich tymi swoimi piórkami. Jak już była dyrektorką, a nawet jak jeszcze Dumbledore żył, to ja się boję, jakby Dumbledore nie istniał, to ona by zrobiła, kurde, z tą szkołą. Zamiast brązowych murów, to by były, kurde, różowe. Krzesła fioletowe. A nie, sorry. Ona tylko na różowo. Wszystko by było na różowo. Ej, ty, Bartek, idź do szkoły w różowym mundurku. Filch. A jaki lol. 69% 31%. Dobra, udało się. Co byś wolał? Ożywić Dumbledora, ożywić Snape'a, błagam. Nie trzeba było się zastanawiać. Co byś wolał? Pracować jako kierowca w Błędnym Rycerzu, pracować jako sprzątaczka w Dziurawym Kotle? Kurde mać, co to jest za pytanie? Oczywiście, że pracować w Błędnym Rycerzu. Co byś wolał? Uczyć eliksirów, uczyć transmutacji. Znaczy, najbardziej to bym chciał uczyć obrony przed czarną magią, a więc chyba myślę, że eliksiry były fajniejsze. No, eliksiry. Nie wiem, czemu większość wybrała transmutację. Dobra. Co byś wolał? Mieć Norberta, tego smoczka? Mieć puszka. Oczywiście, że puszka, kocham pieseł. Co byś wolał? Wymyślić własne zaklęcie, wymyślić własny eliksir. Zaklęcie. Woluju, jaka liczba. Co byś wolał? Wydać 100 galeonów w magicznych dowcipach Wesleyów? Wydać 100 galeonów w Miodowym Królestwie? O kurde. A więc postanowiłem, że wydam 100 galeonów u Wesleyów pomimo wszystko, bo oni mają najlepsze rzeczy. No i miałem rację. Co byś wolał? Mieszkać w Hogsmeade? Mieszkać na Pokonnej? W Hogsmeade. Co byś wolał? Pracować w gospodzie pod Świńskim Łbem? Nigdy nie przychodzić do pubu pod trzema miotłami. O kurde. No nie wiem, co odpowiedzieć. Trzy miotły są naprawdę fajne. No kurde. Zobacz.
Nie znam odpowiedzi, no. Albo pracować pod jakimś świńskim łbem, albo nie przychodzić nigdy do trzech mioteł. Kurde! Dobra, nie będę przychodzić do trzech mioteł, szkoda. Co byś wolał? Nigdy nie jeść obiadów na wielkiej sali? Nigdy nie trafić na dobry smak w fasolkach wszystkich smaków. Ta ich uczta wielkiej sali, wielkie ciągnące się stoły, pysznego jedzenia, a nie tam kanapeczek, w życiu bym z tego nie zrezygnował. Co byś wolał? Należeć do GD? Jeśli nie wiecie, o co chodzi z GD, to mogę wam powiedzieć, że chodzi tu o gwardię Dumbledora z piątej części. Należeć do zakonu Feniksa. Do GD należał prawie cały Gryffindor, a więc chyba do zakonu Feniksa. I to koniec. Wiecie co, to będzie chyba najdłuższy mój odcinek, co byś wolał. A więc może zrobimy sobie jeszcze 15 trudnych pytań z serii, co byś wolał. A więc to będą trudne pytania z serii, co byś wolał. O piesełełach, chyba. Nigdy więcej się nie zaśmiać, nigdy więcej nie użyć jakiejkolwiek technologii. Luju. Jezu. Luju, co wolisz? Avicii, Swedish House Mafia. Chyba mafię. Co byś wolał? Nigdy więcej nie być w stanie kogokolwiek dotknąć? Nigdy więcej nie być w stanie czegokolwiek powiedzieć? Wolę dotykać czegoś, niż nic nie mówić. Aluju. Co wolisz? Podróżować, sam podróżować z kimś. Oczywiście, że z kimś. 93% czemu to pytanie było tak głupie? Co byś wolał? Mieć ciało jelenia od talii w górę? Mieć ciało foki od talii w górę? Co to są za pytania? Oczywiście, że jelenia. Co byś wolał? Posiadać rozum psa, posiadać rozum sowy. Jeśli znacie się na przyrodzie, to dobrze wiecie, że sowy są bardzo inteligentne. Psy no już nie tak bardzo. Ale to piesełoły są słodkie, ale tu pisze, że rozum psa, a nie być piesełołem, a więc wybiorę posiadać rozum sowy. Ludzie biorą te 57% psa, ponieważ patrzą, że pieseł jest słodki. Że pieseł jest słodki, a sowa no też jest słodka. Ale rzecz jest w tym, że sowy są naprawdę inteligentne. A więc jeśli będziecie mieli ten quiz, pamiętajcie, żeby wybierać sowy, ale to od was zależy. Gdyby tu pisali być psem, albo od tali w górę, coś tam, to tak, to bym się zgodził, ale nie. Rozum sowy. Co wolisz? Budyń, jogurt z owocami. Budyń. Co byś wolał? Podróżować po Azji, podróżować po Europie. Oczywiście, że po Azji jest tam pięknie. Czemu po Europie? Bo tu mieszkacie ludzie. Właśnie po to jest, żeby jak najdalej lecieć. Dam, dam, dam. Co byś wolał? Żeby cię coś spędziało do końca życia. Żebyś był brudny do końca życia, luju. Wiecie co? Te pytania, naprawdę, to jest
12 trudnych pytań. Trudnych. Latać na miotle, latać na dywanie. Wolałem Harry'ego Pottera. Co byś wolał? Być Harrym Potterem, być Percym Jacksonem. Osobiście kocham obie te postacie. Harry Potter, Percy Jackson. Percy'ego mam obie części. Boże, czy wy słyszeliście? Percy'ego mam obie części. Nie wierzę w to. O Jezu. Percy'ego mam obie części. Harry'ego mam wszystkie części, bo Percy miał tylko dwie części. Chyba. Nie, miał trzy. Sorry, trzy. No trzecią mam w książce, teraz tam zobaczyłem, leży. Przeczytałem. Być Harry Potterem, no Harry'ego Pottera, to ja mam książkę, najnowszą część Przeklęte dziecko i od jedynki do ósemki wszystkie na płycie, a więc... Harrym Potterem. Mógłbym o wiele więcej. Co byś wolał? Obudzić się jako płeć przeciwna, obudzić się jako duch. Okej. Co wolisz? Tosty z szynką, tosty z serem. Oczywiście, że tosty z serem. Kocham rozpuszczony ser. Co byś wolał? Być cudownym, ale głuchym artystą plastycznym? Być cudownym, ale ślepym piosenkarzem? Piosenkarzem. Co wolisz? Obudzić się z budzikiem? Obudzić się sam siebie. Sam siebie. I to na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapę w górę. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał. I oczywiście pytanie Wam zadam pod koniec odcinka, czyli za chwilę.